Byłam dzisiaj w galerii pooddawać rzeczy i zobaczcie, co tutaj mam. Sushi, pyszniutkie, mniam. Uwielbiam, po prostu mogłabym sushi jeść cały czas. No i właśnie jak w tej galerii jestem, to czasem się właśnie skurzę, bo uważam, że tam robią sushi przepyszne. Jem właśnie zupę z owocami morza. Są tutaj, jak widać, te krewetki. Są też mule bodajże, czy tam jakieś małże. W każdym razie tak to wygląda. I jest to w ogóle zupa, która została nam jeszcze z naszego wesela, bo ogółem z naszego wesela dużo mieliśmy tam dużo jedzenia i dużo tego pozostawało. Wszystko nam zostało wydane. I zamroziliśmy sobie te wszystkie rzeczy, także już jest praktycznie miesiąc po weselu, a tych rzeczy jeszcze w zamrażarce trochę mamy i jeszcze właśnie wyjadamy. Mamy ogółem najwięcej, dostaliśmy krokietów, rolad. Ja rolady uwielbiam, więc mega się z tego ucieszyłam, ale jednak jedząc je no, kilka razy w tygodniu, to już mam dość. Także dzisiaj padło na zupę właśnie z owocami morza, bo też mieliśmy na naszym weselu bufet azjatycki. I tak, właśnie mi na tym bardzo zależało. Chciałam mieć coś takiego, chciałam mieć na swoim weselu sushi. No i koniec końców było tak dużo zamieszania, że finalnie ja w ogóle tego sushi nawet nie zjadłam. Coś tam kąsnęłam z tego stołu azjatyckiego, ale ogółem bardzo mało. Potem nam właśnie tych rzeczy, które nam wydali, coś tam z tego stołu azjatyckiego było, ale też mało. Ale no, coś tam zawsze zjadłam, no ale właśnie jedną rzeczą taką, co większą, która jeszcze została, to właśnie była ta zupa z owocami morza, którą teraz w końcu mogę sobie spróbować. Byłam wczoraj biegać i wydarzyło się coś bardzo pozytywnego. Mianowicie mamy taką traskę, która zajmuje niecałe 4 km, tak 3,80. I do tej pory, jak właśnie biegałam, to zwykle to był taki marszobieg, więc na przykład kilometr biegłam, potem trochę musiałam przejść, tak żeby uspokoić tętno, potem znowu na przykład trochę biegłam, potem znowu marsz. I właśnie tak to przebiegało. I słuchajcie, wczoraj byłam po raz pierwszy biegać od miesiąca. Miałam tak gdzieś miesiąc przerwy od biegania, więc myślałam, że z moją kondycją będzie średnio. A tu okazało się, że w ogóle ja calusieńką tą trasę, te 3,80 km przebiegłam. Także jestem naprawdę bardzo zadowolona i trochę też zaskoczona, no bo miałam tą przerwę, ale jednak przypomniało mi się, że w sumie w międzyczasie byliśmy w górach. Co prawda, tylko wchodziliśmy tam na dwa szczyty w Tatrach, jednak mimo wszystko to był bardzo długi czas wędrówki i bardzo intensywny, więc tak naprawdę no, to było takim kopem kondycyjnym dla mnie. No i może komuś się wydawać, że no, co tam tak naprawdę te 4 km przebiec, ale ja jestem osobą. Po prostu nie jestem dobra, jeśli chodzi o takie obszary właśnie wytrzymałościowo-kondycyjne. Na przykład, jeśli chodzi o siłę, to okej, okay, jestem w tym lepsza, ale takie właśnie kondycyjne nie, więc dla mnie to jest naprawdę no, fajna wiadomość i jestem z siebie dumna i zadowolona. Ogółem to biegłam tak wolniej niż zawsze. Ale mimo wszystko jakby całościowo, że całą tą trasę, te niecałe 4 km właśnie przebiegłam bez marszu, to całościowo i tak ten czas był krótszy i jakby średnia prędkość krótsza. Chyba miałam 7,5, tak mi się wydaje. Idziemy na pizzę, na chamską polską pizzę grubą. Trzy 800 przerywnięte ma bez zatrzymania, bez żadnego marszu po drodze. Wee!
Wróciliśmy trochę do korzeni i jemy właśnie placuszki z cukinii z przepisu rozkosznego. Wyszły naprawdę przepyszne. A oprócz tego tutaj zrobiłam jeszcze tiramisu pistacjowe z pastą z pistacji. Do tego na wierzch posypane właśnie pistacje, maliny, także no mam nadzieję, że to będzie pyszne, bo tak wygląda. Mega mnie to kusi, ale na razie musi odczekać w lodówce, także jutro będziemy jedli. Faza na cukinię dalej trwa i właśnie zrobiłam sobie gofry z cukinią. To mój debiut, jeszcze nie jadłam wcześniej właśnie takich, tego typu gofrów, także mam nadzieję, że będą smaczne, no ale będę testować. Ja lubię zdecydowanie śniadania na wytrawnie, jedno z jajkiem sadzonym, jedno z łososiem, no i do tego rukola, także mniam. Wygląda bardzo dobrze. Dobra, lecimy teraz z testem tego ciacha. Jest kolejny dzień, także już mi ślinka cieknie. Jesteśmy na rowerze. Jest mega gorąco. Dlatego jesteśmy na rowerze, normalnie pewnie poszlibyśmy biegać i miałabym ochotę, ale tak, samolot. Ale właśnie jest tak gorąco, także jedyna gdzieś tam aktywność, która wchodzi w grę, to właśnie jazda na rowerze, bo aż tak się człowiek nie wymęczy. Mamy dziś czwarteczek i pierwszy dzień długiego weekendu. My jesteśmy w drodze do rodziców Mateusza, ale jeszcze po drodze zajeżdżamy do Wisły i troszkę jeszcze pochodzimy, dlatego że jutro mamy sesję zdjęciową ślubną właśnie tam, także musimy obczaić jeszcze tak jakby na żywo kilka miejscówek. Wiemy, gdzie chcemy ją mieć, ale no tak obczaić jakby gdzie tam zaparkować i czy wszędzie, gdzie tam chcemy, da się jakoś tam sensownie dojść, żeby jutro już nie było problemu. No i tak, pierwszy dzień długiego urlopu. Dzisiaj byliśmy z rana zalewą, także trochę się pokąpaliśmy. No i teraz już jedziemy właśnie do Wisły, także fajnie spędzony dzień. No i tak, jutro ta sesja i potem zobaczymy dalej, jak będzie. Ogółem pogoda niby ma być ładnie, ale deszczowo, więc jakichś takich konkretnych planów na potem nie mamy. Aha, jeszcze jak byliśmy właśnie nad tym zalewem, to byliśmy w końcu w restauracji, do której ja już chciałam rok temu się udać i w końcu wyszło tak, że nie poszliśmy, no i ona jest tak bardziej sezonowa, dlatego że jest jakby na świeżym powietrzu, ma taki fajny klimat, dlatego że tam jest ogółem piasek, są takie leżaczki, no fajnie to wszystko wygląda. Byliśmy tam, ogółem uważam, że pomysł na to był fajny, ale tak do końca mi się wydaje, że niewykorzystany jest potencjał tej restauracji, że ogółem tak trochę jest niezadbanie, te stoliki ogółem nie są tak jakoś sprzątane czy coś, więc to jest trochę takie zakurzone. No tak średnio to wygląda, ale pomysł bardzo fajny. No i jedliśmy burgery, są bardzo dobre. Ja się czaiłam na taką zupkę kokosową z owocami morza, ale niestety nie było. Ale pierwszy punkt to zapora, ale nie wiem, czy to zrobimy, bo to jest teoretycznie ogrodzone i chyba niby nie można tutaj wchodzić, nie wygląda to na zbyt bezpieczne. Nie, ale czasem jest takie zejście. To się nazywa tak zwana Wiślańska Niagara w ogóle. Tu drugi punkt, czyli duża zapora. I trzecie miejsce to jest taki punkt widokowy, gdzie też widać właśnie to jezioro Czerniańskie z góry. Też nawet całkiem fajnie wygląda, tylko
kawałek się tu idzie, w sensie no z 7 minut, ale tak trochę pod górkę, więc nie wiem, czy w tej sukni dam radę czerniańskie. I miejsce numer 3. Super ławeczka. Także przy tym, na tej ławce chcę mieć zdjęcie. No i potem tam, jak będziemy schodzić drogą w dół. To jest Cienków, a dokładnie Cienków Niżni. I to jest tak zwane magiczne drzewo. Hej, mamy dzień później i my dziś ubrani w stroje ślubne, ja w swojej sukni ślubnej i czekamy właśnie na naszego fotografa i będziemy właśnie mieli sesję ślubną. I my jesteśmy już po sesji, właśnie wracamy do domu. Uważam, że wyszło bardzo fajnie, we wszystkich tych czterech miejscach, w których chcieliśmy, byliśmy. No troszkę to trwało, chyba z 2,5 godziny, także nawet się nie spodziewałam, no ale myślę, że fajne, będziemy mieli zdjęcia, przynajmniej tak jak na wyświetlaczu aparatu oglądaliśmy, no to fajnie się to prezentowało. No i tak, zobaczymy. Teraz 3 tygodnie czekania na te zdjęcia przed nami, no ale myślę, że fajnie, nawet fotograf nas pochwalił za to, że fajne miejscówki znaleźliśmy, no i takie fotogeniczne, więc ogólnie jesteśmy zadowoleni. Ja nawet od takich dziewczynek sprzedających lemoniadę, chyba słuchaki, no to, że właśnie byłam jako pani młoda, dostałam lemoniadę w prezencie, także taka jeszcze niespodzianka. No i tak, w końcu za nami, wracamy już do domku. I jesteśmy na szczycie pięknej górki.